W dzisiejszym odcinku zagramy Team Duels. Jest to pierwszy odcinek Daily Geoguessera, który potrwa do końca wakacji. Zapraszam do oglądania. Po długiej przerwie witamy Was. Bardzo długiej przerwie, ale teraz wracamy. Będzie Daily do końca wakacji. Oczywiście. Oczywiście Daily. Żeby było Daily. Będzie Daily, tak będzie. Liczymy na Waszą pozytywną opinię dotyczącą tego filmu. No. No i gramy. Co mogę powiedzieć? To mi wygląda... Jakbyś myślisz, co to może być za kraj? Obstawiałbym jakiś może Brazylia, też jakiś Meksyk, czy inny nie dostał. Bardziej chyba już Meksyk. W Brazylii byłyby te czerwone linie na środku, z kim się wydaje. Możliwe. Chociaż nie, słońca nie ma, chociaż... No może to być Meksyk, tak patrząc. Jak widzicie, gramy moving, czyli wszystko... Wszystko na razie możemy się ruszać, nie będzie na razie problemu. Potem zobaczymy, może wylosuje nam tryb no move, albo tryb NMPZ, gdzie będzie zdecydowanie trudniej. Zobaczymy, jak sobie poradzimy. A jakbyście chcieli cały film, na przykład z NMPZ, to możecie dać znać, no. O, komentarzu. Tepnęło mnie. Jest druga gena, jakie tepnęło. Ale już nie druga gena to może być Meksyk w takim wypadku. To... Mamy czegoś? Dla. O, czy szukam? O, druga gena też jest. Czy nie? Druga generacja kamery. Znalazłem znak, widzę znak na horyzoncie. Oj, to jest Australia albo Afryka Południowa, bo jest angielski. To może być Afryka. Bushbrook Bridge, tak się nazywa chyba miejscowość. Fajnie wygląda, jest ruch lewostronny, co by potwierdzało. Dobra, droga R533. R to będzie Afryka w takim razie. R ile? 533, tu są 500 jak coś. O, mam 533. To będziemy gdzieś tu, więc możemy, myślę, strzelać. Myślę, że możemy strzelać. Nie będzie problemu. No, to jest druga gena taka. Dawna meta na RPA. Całkiem typowa. Załącza. Rzadziej się zdarza, bo jest więcej. Bo jest więcej. Tego. W innym miejscu, na tej drodze, aczkolwiek oni też znaleźli. Tutaj Bushbrook Bridge. Nasi przeciwnicy w ogóle są z Francji, jak widać. Teraz mamy Amerykę. Tutaj Stany Zjednoczone. Jest to Kanada. Kanada? Aczkolwiek nie wiem, jaki jest to rejon Kanady. Widziałem domenę na aucie. Jest stop zwykły, nie ma aret, więc nie jesteśmy w Quebecu. Ani w Nowej Finlandii i w Labradorze chyba też jest. Oj, coś się z internetem. Municipality of Central coś. Nie wiem co. Central coś tam. Park of Elgin. Nie wiem, dam jakieś Calgary albo Elgin. Może nie, może daj to Toronto, to może być gdzieś tu. O, dobra. No, byśmy się wywalili. Było to coś? Nie. Port Stanley. O, kliknąłem faktycznie w takim samym miejscu jak nasz przeciwnik jeden. Oj. To też jest jakieś są, czy to też są jakieś Stany Zjednoczone? Wątpię. Czy to jest może Belgia? Znak tak wyglądał bardziej europejsko. Europejsko faktycznie. Masz rację. Ogólnie ostatnio nie graliśmy za dużo, więc możemy być słabi lekko, ale może się uda. Coś nie, mów za siebie. Ja ostatnio grałem dość dużo. Tak. I wbiłem swój rekord. Personalny 1113 punktów w rankingu. A te punkty są teraz już inne niż kiedyś. Tak.
to jest... Cóż to jest? Coś europejskiego na pewno. Słowenia. Albo Słowenia, albo Chorwacja. Bo jest Słowenia czerwony. Wypasowała, bo takie lasy często były w Słowenii. Żółty znak z nazwą miejscowości jest to Gabrinovec. Gabrinovec to może być w sumie i tu, i tu. No właśnie, Gabrinovec. Może to znajdę? Czy to jest jakaś mała wieś? Nie ma dużych gór, więc to może być ten. I nie w takiej centralnej części Słowenii, może to być przy właśnie Chorwacji. Gabrie jest, ale nie ma Gabrinovec. Gabrinovec, tak się nazywa miejscowość. Gabrinovec, czy znajdziemy Gabrinovec? Ja tak myślę, to na wec się więcej kończy w Chorwacji, jak wyglądam mapę. Oj, Chorwacja jest dość duża. Ale jeszcze pojadę tutaj. Też pojadę. Jeżeli będziecie chcieli, to możemy zagrać pojedynek na jakichś ciekawych mapach. Dajcie propozycje w komentarzu, na jakich mapach możemy zagrać. Na przykład, czy mają być to jakieś ekstremalnie trudne mapy, czy może jakieś proste. Dajcie propozycje w komentarzu. Dobra. Myślę, że możemy strzelać. Raczej tego nie znajdziemy. Czekaj, jakiś znak mam taki dosyć. A, no dobra. Taki fajny. Okej, okay, Leskowec. Leskowec, Slanie, Ludbreg i Tuplice jakieś, tak? Tam jest większy znak. Dobra, strzelaj już gdzieś jakąś Chorwację, bo to raczej Chorwacja będzie. Tutaj na pograniczu strzelę. Leskowec. Zgoda. No. Byliśmy bliżej. Tej miejscowości nawet nie ma na mapie. To pewnie ja mam się kursorem. To jest jakaś... Myślałem nad jakimś Afryka? Meksykiem. Afryka, bo są czarne. A nie, to może być Ameryka w sumie. Właśnie Ameryka, tak, bo Ameryka, znaki. No. Po ludziach też. O, znaki takie amerykańskie. Auto jest nie, białe. Nie. Czy to może być kiedykolwiek Puerto Rico? Nie wiem. Tak trochę dziko jest tu. Ale nie mieli przed nich black? Nie mieli. Jakoś czuję, że to może być. Ale mogę być w błędzie. Ojej. Trzeba byłoby znaleźć jakiś napis. Co tu jest napisane na tej drodze? A, to jest jakiś po prostu bezsensowny napis. Szkoda. No cóż. No jest po hiszpańsku, zaskoczę cię. No, kto by się spodziewał. Hiszpański akurat. Takimi znakami z taką nie, ten, te auto co jedzie za mną teraz ma już normalnie blachę. I pisze na nim Los Negros. Oj, oj, oj. Żeby nam YouTube nie zbanował filmu za to słowo. Oczywiście YouTube to tylko nazwa miejscowości. Proszę nie banować nam filmu. Są kilometry jak coś. Widzę właśnie, miałem znak z kilometrami. To nie będzie na pewno Puerto Rico. Czy to będzie Meksyk w takim wypadku? Może być to Meksyk, nie wykluczam. Słońce. Co mówi słońce? Słońce jest w ogóle? Jest słońce nie mówi nic, bo jest kompletnie nad nami. Słońce jest nad nami. Jest nad nami. Z której strony byś nie spojrzał, no to... Znak. Mikro, empreza. To jest jakiś bezużyteczny znak. No cóż. To jest numer drogi? Nie.
Velocidad Maxima też się nie przyda. Kilometr 700. Kurde, no nic tu nie widzimy, co by dało nam potwierdzenie, w jakim kraju jesteśmy. Oczywiście, jakbyśmy byli bardziej profesjonalnymi graczami, to pewnie byśmy od razu wiedzieli, jaki to jest kraj. Albo w tych liniach, na środku drogi, albo pod czymkolwiek. To jest numer drogi? Nie, to nie jest numer drogi, szkoda. Ale tam ci też nie wiedzą. Znak. Bo by już strzelali, chyba że wiedzą, że szukają jakiejś dokładniejszej lokacji. Kolejny bezużyteczny znak. Chociaż na horyzoncie jeszcze widzę coś, co wygląda mi na znak na miejscowości. Co mogłoby być dość przydatne. Nie widzę tu nic, oprócz jakichś krów na polu. Kocza Bambita i La Gullinas. No to dużo nam to Kocza Bambita. Nie mylić z Kocza Bamba, który jest w Boliwii. Chociaż, czy to jest Boliwia? Ale auto było białe, to może być Boliwia. Auto to jest białe. No i nie mylić z naszą znaną wpadką, gdzie auto było czarne. Wiedzieliśmy, że było białe. Tutaj. O, brawo. O. Znaczy, no, w Urugwaju, no bo to auto wyglądało na czarne. W sumie Boliwia w ogóle by to pasowała. No, może być. Czy ryzykujemy? Tak, Boliwia. Boliwia, znalazłem napis Boliwia. No to pięknie. Kocha Bambita i Mataral. Mataral 19 km. Może być gdzieś tu. Droga numer 22, jak coś. Mataral, tu jest. Mataral. I Kocha Bambita. 19. W którą stronę? Na północ. Na północ 19. Czekaj, znajdziemy to. Gdzieś tu jesteśmy, bo tu jest La Gullinas, w którym byliśmy albo przejeżdżaliśmy. Kontrolny. O, i tu jest Kocha Bambita. Więc byliśmy gdzieś. Kontrolny. Może gdzieś tutaj. Powróćmy. Taki zakręt duży dość. Tutaj. Tu byś, no też tu właśnie chciałem klikać. No. Tak. Dobra. No, może być tu. Chyba to znaleźliśmy. To klikam. Więc tak oto się zgaduje. 5000 punktów najpewniej będzie w tej rundzie. Miejmy taką nadzieję, że nasi przeciwnicy nie wiedzą, że to jest Boliwia i strzela na przykład w Meksyk. Kiedy ich wyeliminujemy, tak jest, mamy 5000 punktów, znaleźliśmy to perfekcyjnie. 8000 obrażeń. I nasi przeciwnicy, no już stracili zdecydowaną większość swojego życia, swoich punktów zdrowia. A tymczasem mamy Indonezję, tak mi się wydawało. Jest to Indonezja, bo jest dużo flag bardzo. Teraz się ino trzeba dowiedzieć, w jakim to jest regionie Indonezji. Bo Indonezja, no, można na niej sporo stracić. Selamat datang di Dusun Tanjung Pala Luar Desa Sungai Selari. Nic mi to nie mówi. Może nazwa miasta albo nazwa prowincji by się przydała. No, bardzo. Sungai znaczy rzeka, z tego co pamiętam. Jakaś troszkę szersza droga. Tu coś było napisane. O, tu może być dużo, no. Desta Sungai Selari e Pertamina. Pertamina e Dikari. Pertamina. Pertamina, nie wiem. Tam tu, tak. Trzeba kliknąć Borneo. Tak w środek Jawy. Borneo, mówisz? Nie wiem, tak z dupy. O, tu. Oj. Tutaj. Było napisane. Nie. Żyjemy jeszcze.
Żyjemy, tak, żyjemy. Dostaliśmy hita, dosyć dużego. Dużego hita. Okej, mamy to teraz Australię. Campbelltown. Czy to jest Australia, czy to jest Nowa Zelandia? Australia, ponieważ tak, słupki są australijskie, no. I giveaway jest czarny. Picton i Campbelltown. Campbelltown i Picton, to trzeba znaleźć. To ten, ja idę szukać drogi. No zobacz, to są te miejscowości na Tasmanii, powiedzmy. A czekaj, na Tasmanii była meta z tymi latarniami, że jak było takie coś, żeby nie wchodziły jakieś oposy. Nie widzę, żeby takie coś było. To nie. To Campbelltown. Okej, znak. Douglas Park, Picton. Douglas Park mamy 5. Gdzie może być? A do Picton mamy 15. Jadąc na południe. Czyli to nie są jakieś duże miejscowości. No dobrze. A wiesz może ile do tego Campbelltown? Nie, nie w tą stronę, że pojechał. Nie, okej, okej. To jest na pewno runda, która zdecyduje o tym, która drużyna wygra. Chyba, że obie drużyny to znajdą. I my i oni. Zobaczymy. Campbelltown. Tutaj coś jest napisane. Campbelltown 14. Jeszcze jest jakiś Menangle Park. No, Menangle Park też widziałem. Campbelltown. Podejrzewam, że to nie są duże miejscowości, skoro 15 km. Nie będą duże. O, nie, to nic ciekawego. Tak, widać, nasi przeciwnicy też szukają. Ja mam Campbelltown 19, 17, a do Menangle Park mam 9. Campbelltown, tu. Picton jest, tu jesteśmy. Czekaj. Picton i do tego mieliśmy 15, a do czegoś po drodze mieliśmy 5. Menangle Road, czekaj, tu zobaczę. To jest takie czy to jest skrzyżowanie. To może być to. To by miało chyba sens. Chociaż... Finns Road, tak. W każdym razie strzelamy to tutaj. Strzelamy, to jest to. Znaleźliśmy to. Oni chyba też znaleźli. Będzie kolejne 5K na tej rundzie. Nie, wygraliśmy. Nie znaleźli. Wygraliśmy. Wygraliśmy. Tak, wygraliśmy. Więc pierwsza runda w dzisiejszym odcinku jest za nami. Druga runda na No Movie, zaczynamy w jakiejś Wielkiej Brytanii, chyba. Zaczynamy prawdziwą rozgrywkę. Będzie to Irlandia bądź Wielka Brytania. Które bardzo ciężko jest odróżnić od siebie. Znaczy, gdybyśmy mieli mowa, to byśmy sobie podjechali do tego samochodu, który ma z przodu blachę białą, więc to nam nic nie daje. Ale czy ma ten europejskie, bo chyba nie ma tam tego białego. Nie dopatrzy się tam. Ale to musi być Anglia. Tylko Anglię. Kliknijmy w Anglię, powiedzmy. Zaryzykujmy. Szkocja. No, Anglia. No, na pograniczu. Nie, 90. To była Anglia. W ogóle z Polakami gramy. Pozdrawiamy. Okej, okay, to jest Gwatemala. Mamy meta auto, więc strzelamy, auto. Bo nie ma czego szukać. Nie ma czego szukać, prawda. Mam nadzieję, że dostaniemy rundę w Laosie, bo jestem najlepszy w rozpoznawaniu Laosu. Byli Laos bliżej, trudno. Trudno.
Laos jest dla mnie bardzo łatwym krajem do rozpoznania miast poszczególnych. Czy to jest północne wybrzeże Irlandii? Być może. Nie wiem, czy te słupki są tutaj, jakieś charakterystyczne, aczkolwiek nie wiem, jakie to są. Droga jest dość cienka, w sensie wąska, znaczy się, są takie murki. Druga gena jest. Na generację kamer, tak? Słupki faktycznie są. Jest jakiś znak, czy coś, żeby te słupki były... Poczekaj, słupki są, a one mogą być... Nie no, są po lewej. Po lewej od naszej... A, no, są w ogóle... Obojętne, w sensie. No dobra, obojętnie. W sumie, o z której strony jedziemy, nie ma chyba. No, no, mi się wydaje, że to jest północne wybrzeże Irlandii. Tak to wygląda dość charakterystycznie. Zaufam. A jednak wyspa mam. No, była druga gena, no, mogliby się domyślić. Północne wybrzeże. No cóż, kolejne lekkie obrażenia. Czy tutaj dostaliśmy chyba właśnie Niemcy, tak mi się wydaje. Mogą być Niemcy, tak, są Niemcy, bo w Niemczech są żółte znaki i tutaj są też, widzę żółty znak. Do tego, no, zdjęcia są... Wjazd do miejscowości. To widzę, copyright 223. To wygląda troszkę jak Polska, więc możemy kliknąć jakąś Brandenburgię. Źle. Kliknę, myślę. Lipsk. No. Lipsk. Lipsk. Dodajemy 800 punktów. I wchodzimy na prowadzenie. Polskę, to będzie ciekawie, bo gramy z Polakami. Okej. Okay. No. Bardzo ciekawa lokacja. Prawostronny jest. Słońce na północy. Prawostronny? Przecież to auto jedzie w naszym stronę. Tak, 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 faktycznie. Czyli jaki to mógłby być kraj? Słońce jest na północy, tak. Prawostronny. Meksyk, nie? Ameryka. Na północy, Meksyk nie będzie. A, dobra, sorry, pomyliłem się. Te. Czy to kiedykolwiek może być Argentyna? Wątpię, aczkolwiek nie widzę bardziej sensownego. Nie pytanie, gdzie by to mogło być? Próbujemy? Myślę, że możemy. Próbujemy. No, myślę, że gdzieś tutaj możemy być. No. Ej, ale chyba dostaniemy lekkie obrażenia. Tak. Tym razem nasi przeciwnicy wychodzą na prowadzenie. To wygląda... Może Portugalia czy coś? Portugalia by tu pasowała. Też miałem takie skojarzenie. To mogą być wyspy jakieś. Mogą być wyspy, bo te góry są takie dosyć epne. Prawda? Nie wiem, czy takie góry są na kontynencie. Jakby to była Portugalia, to musiałoby być to Madeira, jak mi się wydaje. Madeira to miało sens. Nie wiem tylko, czy jest sens tak ryzykować, ale w sumie tu są duże góry, widać nawet na tej mapie. Myślę, że musimy ryzykować. Zobaczymy, czy mieliśmy rację, czy mamy rację. Nie. Oj, oj, nie mieliśmy. Sardynia. Oni Sardynia. W ogóle w czarną górę i byli bliżej i zabrali nam dużo punktów. A dalej możemy się. Jesteśmy teraz w Francji prawdopodobnie. Francji. Tak, tak, tak. Tak, środkowa Francja mi się wydaje. Gdzieś tu. Kliknę w napis France. No i chyba. Jednak troszkę przegraliśmy. I chyba przegraliśmy. Tak, tak, tak. No więc druga gra niestety jest przegrana. Czy wylosuje się tryb NMPZ, czyli
którym nie można się ani ruszać, ani obracać, ani przybliżać. No moving pain, zooming. Napiszcie w komentarzu, czy chcielibyście w następnym odcinku, żebyśmy zagrali tylko NPZ. Polacy. Polacy, ciekawe, czy nas oglądają. I tym razem mamy moving. I zaś to będzie coś, mi się wydaje, Hiszpania, Portugalia. Tak. Menarguen. Hiszpania. Hiszpania. Mieliśmy tam kodło, to jest chyba, albo to coś, co jest na fladze w każdym razie. To jest tak. Centralna mi się wydaje. No możliwe. C, C. Jest droga C. Nie wiem, czy znajdę. Tu jest N. CM tu jest. Tu są tu CM. Jest C. Katalonia. No, Katalonia. No, miało sens w sumie. Miało sens, tak. Nie przypatrzyłem się językowi, może był jakiś kataloński. Oj. Tutaj mamy Senegal. Tak mi się wydaje. Będzie. Kamera. No, nowy Senegal. Senegal, Senegal. Nic tak nie wygląda, żaden kraj. Oj, jak na gra... Tycznie przy Mauretanii. Jak na granicy. No, to się rzadko zdarza. Okej, tutaj będzie jakaś Nowa Zelandia. Tak jest. Po słupku. Mapora Lake. Będzie czerwony, tak jest. Tutaj to jest meta. Teraz trzeba zlokalizować, która to jest z wysp. Mavora Lakes. Jakieś jeziora są. Mavora. Nie wiem, już kliknęli się przeciwnicy, ale to mi... Na południową wygląda. Południową. Kliknąłem południową. Bardzo południową. Dobra. Tu niestety. Dość bardzo południowa. Tutaj? Czy to jest Afryka Południowa? Być może. No, tak wygląda afrykańsko nawet. Pokaż się. Waluta randy. Człowieka. Dobra, wygląda jest. Jak był z Afryki. Oczywiście zero rasizmu. Zero rasizmu. Tylko to meta. To jest stwierdzenie faktu. Waluta randy. Jak widać. Jesteśmy w Mpumalanga. Oj, może być ciężko znaleźć. Kliknijmy pod Johannesburgiem i nie przejmujmy się. No. Kolejna runda. Fajny blok. O. To może być jakieś Eswatini może? Znów Afryka w każdym razie. Afryka znowu, tak. Może być jakiś Mbabanet, mi się wydaje. Sidwashini, to brzmi jakby to było w Eswatini. Swaziland, tak, Swaziland. Sidwashini, mam dzielnicę chyba. Sidwashini. No. Przynajmniej był drogowskaz do Sidwashini, więc to może być gdzieś blisko. Podejrzewam, że jest. Tak. No, 4, 9. Prawie 5 lat. A, ten chłop miał prawie 5k, a drugi wieś gdzieś kliknął indziej. Drugi kliknął daleko. Europejski bowler, ten taki, co jest wszędzie. To chyba jest włoski bowler, tak mi się wydaje, bo jest bardzo ciemny tył. A czy blachy potwierdzają? Nie. Blachy chyba nie potwierdzają. To nie będą Włochy. Rejestracje samochodów nie potwierdzają tego. O, język, ta widziałem tutaj. Widzę nie, to nie jest język. A czy to jest ten? Brochilo Prometa, czyli chyba Hiszpania. To będzie za, mi się wydaje. W Hiszpanii te bolardy bardziej żółte były, ale no, zaufajmy. Zaufajmy.
bo to nie jest Portugalia, jednak nie ma. Aha. Nie wiem, Kaj, ty widziałeś ten napis, ja go nie widziałem, nie potwierdzę. Przegrana gra, tak się kończy niestety film, dwie przegrane, jedna wygrana. Następnym razem się odbijemy, dobijemy znowu 1000 ratingu, więc do widzenia następnego.